A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 18 werset. Ewangelia według Mateusza charakteryzuje się swoim podziałem i zawartością. Ewangelia Mateusza ma za autora Mateusza. Ewangelista Mateusz opisuje w swojej relacji życie Pana Jezusa, okoliczności Jego narodzin, służbę, głoszenie Ewangelii, a następnie także Jego cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie. Ewangelia według Mateusza zawiera tak zwane kazanie na górze. To jest opisane w rozdziałach od 5 do 7 oraz przypowieści o Królestwie Niebios. Znajdujemy je w rozdziale 13. Kończy się ona tym, że Pan Jezus rozsyła apostołów i obiecuje im: a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mateusz spisał swoją Ewangelię pod Bożym natchnieniem i cechuje się ona wyraźną strukturą. W pierwszej połowie przedstawia Jezusa Chrystusa jako króla Izraela. Ta część kończy się w 12 rozdziale, gdy przywódcy Izraela go odrzucają. Druga część od rozdziału 13 opisuje służbę odrzuconego króla, która teraz nie jest już skierowana wyłącznie do jego własnego ziemskiego ludu Izraela, ale obejmuje również narody pogańskie. W tej części również po raz pierwszy w Biblii wymieniony z nazwy zostaje Kościół, czyli zgromadzenie, w języku greckim eklesia, wywołani, zebrani, składające się z Żydów i pogan. Dopiero gdy naród izraelski odrzucił Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Mesjasza, zostało przez Niego zapowiedziane, że zbuduje swoje zgromadzenie, którego On sam jest fundamentem. Zgromadzenie powstało następnie w dniu Pięćdziesiątnicy i składa się ze wszystkich tych, którzy wierzą w Niego w obecnym czasie. Pan Jezus mówi tutaj: moje zgromadzenie lub mój kościół. Jest ono Jego własnością, gdyż je nabył przez swoją śmierć. Nabył je swoją własną krwią. Teraz On z miłością chroni je i sprowadza bezpiecznie do domu. Jak dobrze jest wiedzieć, że należy się do tego zgromadzenia, czyli Kościoła. A ja ci też powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.